Czy w dzieciństwie chciałeś lub chciałaś zostać pilotem myśliwca? Cześć, miło Was widzieć na tym kanale. Pamiętacie kultową grę z czasów 8-bitowego Atari River Raid? Kto nie spędzał całych wieczorów, a czasem nocy, próbując przelecieć wojskowym myśliwcem jak najdalej, zdobywając kolejne mosty i zestrzeliwując wrogie samoloty, helikoptery, statki i balony? Oczywiście, cały czas trzeba było uważać na zapas paliwa. Grało się samemu albo z kolegą, a joysticki były rozgrzane niemal do czerwoności. Dla widzów, którzy nie pamiętają czasów 8-bitowych komputerów, dodam tylko, że pomimo ograniczonych możliwości tamtejszych urządzeń i bardzo prostej grafiki, jak na dzisiejsze czasy, gra potrafiła naprawdę wciągnąć i zapewnić tygodnie, a bywało, że i miesiące rozrywki. Została wydana przez firmę Activision, najpierw na konsolę Atari 2600, a później doczekała się kolejnych wersji na konsolę Atari 5200, wszystkie 8-bitowe komputery Atari, Commodore 64, ZX Spectrum, MSX, IBM PC, IBM PC Junior i Intellivision. Mielibyście ochotę zagrać w nią raz jeszcze? To przyjrzyjcie się, na jakim komputerze dokładniej w nią gram. Już widzicie, co jest nie tak? Nowoczesny monitor, współczesny laptop, a nie 8-bitowe Atari. Tak, to emulator Atari. Instalacja i konfiguracja jest bardzo prosta i nie zajmuje więcej niż kwadrans. Warto więc przenieść się niewielkim kosztem w czasy dawnych komputerów. Ja korzystam z emulatora o nazwie Atari 800. Niezbędne są cztery kroki. Pobranie obrazów Atari ROM, czyli kodu systemu operacyjnego komputera, coś jak dzisiaj Windows czy Linux dla mniej zorientowanych. Pobranie samego emulatora. Instalacja, skonfigurowanie. Sam emulator jest na licencji GPL, czyli jest udostępniany w ramach licencji wolnego i otwartego oprogramowania. Strona projektu zawiera też wspomniane już pliki ROM z zapewnieniem, że są one legalnie dostępne. Pamiętajcie jednak, by przed ściągnięciem oprogramowania użytkowego czy gier zawsze upewnić się, czy możecie zrobić to legalnie i zgodnie z warunkami licencji. W szczególności producenci części gier dla Atari udostępnili je dla każdego, ale jednak wciąż większość gier nie jest dostępna bezpłatnie, a jedynie dla tych, którzy kupili je kiedyś legalnie. Pamiętajcie, że robicie to na własne ryzyko. Sprawdźcie kwestie prawne przed pobraniem, by nie naruszyć praw autorskich. Ale do rzeczy. Najpierw najlepiej utworzyć na dysku katalog o wybranej nazwie, na przykład Atari 800. Pobieramy pliki ROM i umieszczamy je w wybranym przez siebie katalogu. Pobrany plik należy rozpakować najlepiej do podkatalogu o nazwie ROM. Dobrym pomysłem jest utworzenie też dodatkowego podkatalogu na programy dla 8-bitowego Atari, na przykład o nazwie Software. Dalej pobieramy pliki samego emulatora i znów najlepiej umieścić je we wspomnianym katalogu Atari 800, na przykład w podkatalogu Emulator. W zależności od systemu operacyjnego ściągamy odpowiednią wersję. Ja korzystam z Linuxa Ubuntu, więc pobiorę plik DEP. Dalej instaluję go w systemie. W systemie Windows instalacja nie jest konieczna. Wystarczy uruchomić plik .exe z rozpakowanego archiwum. Po uruchomieniu emulatora należy go skonfigurować. Wchodzimy klawiszem F1 do menu i następnie do opcji Emulator Configuration, dalej System ROM Settings i kolejno Find ROM Images in a Directory. Tutaj widzimy strukturę katalogów na komputerze.
należy wskazać na podkatalog Atari 800 ROM, gdzie znajdują się pobrane pliki ROM. Aby zatwierdzić wybór, naciskamy klawisz spacji. Teraz trzeba cofnąć się do menu Emulator Settings i wybrać Configure Directories, a dalej Directories with Atari Software. Tutaj należy wskazać na podkatalog Atari 800 Software i ponownie zatwierdzamy wybór spacją. W tym podkatalogu należy zapisywać pliki z grami czy oprogramowaniem użytkowym dla małego Atari pobrane z internetu. Na początku ten podkatalog będzie oczywiście pusty. Na koniec warto jeszcze upewnić się, że mamy zaznaczoną opcję Save Configuration on Exit. W tej sytuacji wszelkie zmiany w konfiguracji emulatora będą zapisywane przy zakończeniu pracy. I oczywiście zapisujemy konfigurację emulatora. System jest gotowy do działania. Skąd pobierać gry i programy? To temat na dłuższą dyskusję, a może nawet na kolejny film. Na pewno pomogą tutaj wyszukiwarki internetowe. Takich stron jest wbrew pozorom naprawdę wiele. Kilka przykładowych podaję w opisie pod filmem. Należy tylko pamiętać, by pliki z oprogramowaniem rozpakować po pobraniu. W emulatorze można je uruchomić po naciśnięciu klawisza F1 i wejściu w funkcję Run Atari Program. Na koniec mała ściąga z klawiszologii. F1 menu główne emulatora, F2 option. Dla mniej zorientowanych, klawisz istniejący fizycznie na komputerach Atari, służący do wyboru różnych opcji, np. poziomu gry dla początkujących, dla zaawansowanych. F3 select. Podobnie jak wcześniej, zwykle służący do przechodzenia pomiędzy kolejnymi elementami menu, w niektórych grach klawisz option i select mają dokładnie to samo działanie lub też ich dokładne działanie jest podane na ekranie. F4 Start, podobnie jak wcześniej, służy do uruchomienia gry, zatwierdzenia wyboru i tym podobne. F5 Reset, Warm Start, restart komputera, ale bez kasowania zawartości pamięci. Shift plus F5 Reboot, Cold Start, restart komputera, ale ze skasowaniem zawartości pamięci. F6 Help, w teorii powinien powodować wyświetlenie instrukcji, na przykład jak grać w daną grę. W praktyce zwykle nie działa. F9 – koniec pracy emulatora. To co, czas teraz by pograć w River Raid? Na pewno tak. Miłego długiego wieczoru z nowym starym komputerem, a może starym nowym komputerem. Trzymajcie się zdrowo. Thank you.